Witam wszystkich w tak zacnym gronie. Ja nazywam się Małgorzata Sapeta, jestem strategiem socjomanii i dzisiejszy temat jest bardzo blisko związany z tym, czym zajmuję się na co dzień. Dlatego, że strategia zawsze wychodzi od analizy danych, od analizy sytuacji wyjściowej, żebyśmy w ogóle mogli przygotować rekomendacje dla klienta. Kiedy ogłosiłam już ten temat, to spotkałam się z licznymi głosami, ale jak ty będziesz mówić o mierzeniu w ogóle bez liczb? Czy tak się da, ale o co chodzi? Więc chcę wam powiedzieć, że tak, że jest to możliwe. Nie będę dzisiaj skupiała się na ilościowych zagadnieniach, tylko bardziej na jakościowych. A tak naprawdę cały temat wziął się stąd, że ostatnio uczestniczyłam w szkole Consumer Intelligence Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii, które organizuje właśnie szkolenie w ogóle takie przekrojowe dotyczące badań. Poszłam tam, ponieważ jestem osobą mocno dociekliwą i szukającą nowych rozwiązań, które będziemy mogli wdrażać w socjomanii, właśnie aby przekładać potem tą wiedzę pozyskaną już na działania dla klientów. I spotkałam się tam bezpośrednio z sytuacją, w której przyszedł do nas klient z konkretnym problemem. Z problemem, który jest zapewne wam całkiem dobrze znany, albo zacznie być, czyli w ogóle jak tak naprawdę dowiedzieć się, jaką rolę pełni nasza strona www dla klienta. No bo to, że już mamy strony, to jest raczej już oczywiste. Każdy z nas ma, wie, że jest taka potrzeba, wie, że tak naprawdę, żeby w ogóle dotrzeć i mieć ten kontakt bezpośredni, ona musi być. Natomiast w momencie oczywiście tworzenia samej strony, już wyznaczyliśmy sobie sam cel, pewne założenia powstały, powstała sama strona, ale potem w trakcie jej funkcjonowania w jaki sposób możemy sprawdzić, czy ona tak naprawdę realizuje te założenia, które mieliśmy? I do nas się zgłosił klient, który sprzedaje usługi głównie, właśnie z taką zagwozdką, czyli w jaki sposób on może się dowiedzieć, jaką rolę pełni. Co jest jeszcze ciekawe, myśląc o usługach, też mamy różny etap w ogóle klienta, bo w pewnym, nawet samym początku mamy klienta, który przychodzi, więc zupełnie inne potrzeby ma, potem już jest klientem i korzysta z usług przez 2 lata, 5 lat, nawet 8, albo też nawet więcej, bo w tym przypadku też to jest akurat było możliwe, ale mamy też klienta, który się waha, czy być może nie zmienić usługi, czy nie wybrać innego usługodawcy. I stając przed takim pytaniem, oczywiście pierwsze, co nasuwa się na myśl, albo być może to jest też dla mnie w pewnym sensie oczywiste, było, no dobrze, no to w takim razie sprawdźmy, co tam słychać w Google Analyticsie. Jak w ogóle wygląda ruch na stronie, gdzie te osoby klikają, ile mamy użytkowników strony, na co wchodzą, kiedy wychodzą, ile czasu spędzają. I oczywiście te wszystkie dane jesteśmy w stanie pozyskać stąd i oprócz samych informacji na etapie Google Analyticsa, map cieplnych, które możemy tutaj zobaczyć po lewej stronie, mamy całą górę mierników, sposobów w ogóle mierzenia, samych narzędzi, z których możemy skorzystać. To jest dosłownie kropla w morzu, którą tutaj wam przygotowałam. Natomiast te pytania te w ogóle narzędzia nie pozwalają nam odpowiedzieć na pytanie dlaczego. Dlaczego ktoś tak właściwie przyszedł na naszą stronę? Czy odnalazł na tej stronie to, czego poszukiwał? Czy to, że wyszedł będąc na stronie o nas po 30 sekundach, to znaczy, że wyszedł, ponieważ znalazł interesującego informację? Czy wyszedł, bo się po prostu wkurzył, nie mógł w ogóle przejść, nie zrozumiał, nie wiedział, o co chodzi i dlatego też wyszedł? Więc jakby właśnie klasycznym takim problemem liczb jest to, że wiemy ile. Wiemy ile, wiemy tak naprawdę jak często, co, ile razy. I to jest klasyczne pytanie, można powiedzieć lekko filozoficzne. Ilość czy jakość? Co wybieramy? I tak jak wspomniałam, same dane, informacje liczbowe pozwalają nam odpowiedzieć na te podstawowe elementy. I one są absolutnie ważne, dlatego że mając informacje liczbowe jesteśmy w stanie przynajmniej już wysnuć pewne hipotezy, co się dzieje, co moglibyśmy zmienić. Natomiast nie powiedzą nam, w jaki sposób człowiek kupujący książkę ją wybiera. Czy najpierw patrzy na okładkę, czy w ogóle czyta streszczenie, które znajduje się z tyłu, czy ocenia tylko i wyłącznie po wyglądzie, po grubości, po wielkości
wartości czcionki. Jak w ogóle przebiega cały ten proces, żebyśmy my jako osoby proponujące produkty, usługi, wiedzieli, na co on zwróci uwagę. I w tym momencie właśnie są bardzo mocno potrzebne podejście jakościowe, żeby się dowiedzieć, żeby dociekać, przez cały czas zadawać coraz więcej pytań. Więc pojawia się pytanie zatem w ogóle, jak my to możemy zrobić, myśląc stricte o digitalu. Ponieważ o klasycznych badaniach w grupach fokusowych na pewno już słyszeliście. Natomiast to, z czym ja się dzisiaj też chcę zmierzyć i wam przekazać, to właśnie takie mniejsze sposoby, w jaki sposób w ogóle możemy do tego podejść, myśląc o internecie. I zastanawiając się, jak to w ogóle robimy, to tak naprawdę robimy to tak, jak poznajemy człowieka. Czyli żeby kogoś poznać, żeby się nauczyć nowych rzeczy, to musimy porozmawiać, musimy zadać pytania, wyjść do tej osoby, musimy gdzieś stanąć z boku, zaobserwować, tak jak chociażby uczą się dzieci, które uczą się przez obserwację i przez następnie naśladowanie, bo tylko w taki sposób możemy wejść głębiej, możemy zastanowić się i uzyskać odpowiedzi na nurtujące nas pytania. I tak naprawdę cały proces rozpoczyna się od zadawania pytań, weryfikacji hipotez postawionych i dochodzenie przez cały czas do odpowiedzi. I teraz wyobraźcie sobie, mamy stronę internetową, strona www. I co możemy zrobić? No i na przykład zastanawiamy się tak naprawdę, czy osoby wchodzące na naszą stronę to są już nasi klienci, czy może w ogóle osoby, które nie są jeszcze naszymi klientami. Na przykład chcemy tak samo wiedzieć, czy znaleźli informacje, których poszukiwali, czy nasza strona zaspokoiła to, czego potrzebowali. Jednym z narzędzi, które może nam w tym pomóc, jest chociażby Web Exit Survey. Tutaj jest screen z narzędzia dokładnie Get Site Control, który w łatwy sposób możemy zaimplementować u nas na stronie, czyli sobie gdzieś tam to umieścić. I w momencie, kiedy użytkownik wychodzi, zadajemy mu proste pytania. Czy jest naszym klientem? Dlaczego przyszedł na stronę i czy znalazł to, czego poszukiwał? I oczywiście teraz mogą się pojawić takie pytania, wątpliwości, czy to nie będzie wkurzało użytkowników. Oczywiście może wkurzać użytkowników, jeżeli nagle wrzucimy im 10 pytań, powiemy weź wypełnij, zamiast jakiegokolwiek wprowadzenia, dlaczego my to robimy, dlaczego to jest w ogóle potrzebne, dlaczego jest ważny dla nas jego głos w tym wszystkim. To jest ważne w tym przypadku, to nie są okienka, które nagle na przykład na początku wyskakują, tylko to też można dopasować odpowiednio. Na początku w ogóle analizując od samego Google Analyticsa, to z czym trzeba mieć świadomość, to jeżeli chodzi o taki procent wypełniania tego typu ankiet na stronie, to jest kilka procent. Więc jakby mamy też tą wiedzę, ale myśląc o stronach, które mają bardzo duży ruch, to jest zawsze warto, bo jakby to jest też w ogóle niski nakład czasu, niższy pracy, a to też jest element, dzięki któremu możemy odpowiedzieć, poszukać odpowiedzi na pytanie, dlaczego ktoś wszedł na naszą stronę. Innym elementem, kiedy chcemy dowiedzieć się tak naprawdę, w jakich sytuacjach, przy jakich okazjach jest używany nasz produkt czy usługa? Czyli kiedy tak naprawdę jest, w jakiej porze dnia, przy okazji czego? Do tego są, świetnie się sprawdzają dzienniczki etnograficzne, które w ogóle wzięły się z etnografii i polegały przede wszystkim na spisywaniu w formie dzienniczka pisemnego. Mamy zeszyt i spisujemy za każdym razem, kiedy użyliśmy produkt albo kiedy skorzystaliśmy. To jest przeprowadzane na osobach już wcześniej do tego wyznaczonych, na przykład mamy swoją bazę klientów i teraz chcemy się dowiedzieć, kiedy oni używają Netflixa, kiedy, załóżmy, jesteśmy też oczywiście właścicielem Netflixa, albo na przykład posiadamy aplikację do list zakupowych, albo na przykład sprzedajemy kostkę rosołową i chcemy wiedzieć, kiedy najczęściej ludzie sięgają po to, kiedy z tego korzystają. I w tym momencie możemy też, korzystając z możliwości digitalowych, wykorzystać dzienniczki na różnych platformach, to jest akurat platforma Respo Team, gdzie zapraszamy osoby, aby przez, określając termin, na przykład przez 2 tygodnie, za każdym razem, kiedy użyją naszego produktu, skorzystają z naszej usługi, napisali, kiedy to było, dlaczego, przygotowując wcześniej po prostu pytania,
stricte te, na które chcemy znać odpowiedź. Plusem w ogóle też tego typu rozwiązań zamiast papierowych jest to, że jest możliwość wysyłania powiadomienia chociażby za pomocą SMS. Czyli czy pamiętasz, że ty nadal bierzesz udział w tym badaniu? Najczęściej też to, o czym musimy pamiętać, to o wynagrodzeniu dla takich osób. To może być małe wynagrodzenie, najczęściej też są to chociażby prezenty w formie, nie wiem, koszy wszelkiego rodzaju związanych ze słodyczami i tak dalej. Natomiast oczywiście też to jest też taki bezpośredni związek, ale przy tego typu rzeczach bardzo mocno wychodzą wszelkiego rodzaju tak zwane insighty, czyli w ogóle też sposoby zachowania czy przekonania, które nie są do końca też dla nas oczywiste, bo na przykład kojarzy nam się, że rosół najczęściej jest spożywany w niedzielę. No ale pytanie, czy tylko? Czy być może jest on gotowany też wcześniej? Bo jakie to ma znaczenie? No takie, że chociażby jesteśmy w stanie sobie zaplanować, kiedy powinniśmy zaplanować naszą reklamę, jakie treści powinniśmy stworzyć w internecie i czego też powinny przede wszystkim dotyczyć, żeby to wszystko spiąć. Żebyśmy też nie wychodzili z założenia, że my wiemy wszystko, tylko spróbowali po prostu pozyskać tą wiedzę bezpośrednio od osób, które korzystają z produktu czy z usługi. Kolejną rzeczą jest chociażby test konceptów i makiet. No i wyobraźmy sobie sytuację, w której nasz grafik z copywriterem stworzyli reklamę. Na przykład powiedzmy, że do jakiejś kampanii displayowej stworzyli tutaj banery. No i teraz nie wiemy do końca, czy one zadziałają, czy nie zadziałają. Dlatego warto jest też zapytać o to inne osoby, czy tak naprawdę to, co oni tam wymyślili, to tak naprawdę zostanie odebrane w taki sposób, jak my sobie to założyliśmy. Czy to jest zrozumiałe, czy treść jest jasna, czy wiadomo, co z tym wszystkim zrobić. Przy okazji makiet, to jest akurat przykład, kiedy my budowaliśmy stronę internetową Socjomani, to jednym z etapów było przygotowanie makiet przygotowanych przez grafika, gdzie potem każdy z członków naszego zespołu dostał dostęp i mógł komentować, że słuchajcie, no tutaj dla mnie to nie jest jasna ta ścieżka, albo przy strategii brakuje mi jeszcze tego i tego elementu. Więc chociażby zaczynając od takich zaangażowania samego zespołu, mówi się o testach korytarzowych, które ja bym tutaj ostrożnie podchodziła do traktowania jako badanie i takie dane wiarygodne, natomiast testy korytarzowe, czyli chodząc przez naszą firmę, pytamy osoby, które z nami współpracują o rzecz, nad którą my obecnie pracujemy, żeby zapytać ich opinię o to, jak oni to widzą, jak oni czytają, jak oni też rozumieją daną rzecz, po to, żeby mieć już ten punkt wyjścia, że a kurczę, może faktycznie tutaj nie do końca przemyślałem to tak, jak powinno być, to nie było do końca moim zamysłem, co zostało zawarte. Więc bardzo ważne jest, żeby też właśnie wyjść do ludzi, nie bazować tylko i wyłącznie na swojej wiedzy, ale również skorzystać po prostu z ludzi, którzy nas otaczają. Czy ktoś z was zna jasnopis? No, widzę, że kilka rąk. To fantastycznie. Jasnopis jest narzędziem, które pozwala ocenić trudność tekstu. Mówimy, że reklama tak naprawdę powinna, język w reklamie powinien być prosty, zrozumiały, powinniśmy absolutnie unikać tego, żeby ktoś się w ogóle domyślał, co autor miał na myśli, co on chciał nam przekazać. I dlatego, że to też ma wpływ na samą efektywność. Jeżeli nasze treści nie są zrozumiałe, nawet jeżeli myślimy o stronie internetowej, to nikt, jeżeli dla nas nie są, to dla drugiej osoby, odbiorcy też tym bardziej nie będą. To jest proste narzędzie, aplikacja w ogóle dostępna z poziomu strony www, gdzie możemy zamieścić tekst, czy to będzie tekst z umowy, czy ze strony, czy z ulotki, którą prezentujemy, i on nam oceni, jaka jest klasa trudności tego tekstu, jak bardzo zawiły mamy język tam zastosowany i również tutaj pomoże nam też zaproponować zmiany, które powinniśmy wprowadzić. To jest bardzo ważne. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy teraz zalewani ogromem informacji i teraz tak naprawdę wyłapujemy te, które są dla nas najbardziej wartościowe. Nie będziemy się zastanawiali, co autor miał na myśli i czy my jesteśmy w stanie zrozumieć tą instrukcję obsługi, czy na czym polega dana usługa, tylko mamy tak duży dostęp, że będziemy szukali w innym miejscu. Więc niestety, tworząc bardziej skomplikowane teksty, sami sobie trochę strzelamy w kolano
i sprawiamy, że ktoś po prostu chętniej może pójść na zwyczajnym świecie do konkurencji. Klasyczna rzecz, którą możemy zastosować, która jest stosowana w tradycyjnych badaniach, natomiast jeżeli chodzi stricte o działania internetowe, obserwacja. Obserwacja, gdzie mamy osobę kupującą coś w sklepie internetowym albo chodzącą po stronie internetowej w towarzystwie obserwatora, czyli nasz tak zwany badany wykonuje daną rzecz, dokonuje na przykład, przechodzi przez proces zakupowy, a badacz siedzi obok i mówi, no a tutaj dlaczego tutaj kliknąłeś? A dlaczego wybrałeś tą opcję, a nie inną? To też wszystko po to, żeby móc pogłębiać, ponieważ znowu, myśląc o bardziej ilościowych rzeczach, mamy liczbę klików i widzimy, że tam ludzie najczęściej klikają, ale nie wiemy dlaczego. Więc też jest bardzo fajnie wybrać sobie po prostu pewnych przedstawicieli naszej grupy docelowej i najzwyczajniej w świecie ich przebadać. Tego typu rozwiązania są bardzo często stosowane przy badaniach aplikacji dla dzieci. Kiedy badamy dzieci, oczywiście ze względów prawnych w towarzystwie rodziców, albo kiedy są w ogóle tworzone takie portale edukacyjne dla dzieci, ale również z myślą o rodzicach, to po prostu wtedy w jednym pokoju oni się też spotykają, dziecko przechodzi i widzimy, na ile dany portal jest intuicyjny i łatwy do obsługi przez dziecko, a co jest niezrozumiałe dla rodzica, ponieważ to, o czym musimy pamiętać, to jeżeli rodzic będzie miał barierę, to nie dopuści tam dziecka. Więc znowu wtedy musimy pomyśleć o tych dwóch aspektach. Klasyczna obserwacja, którą również możemy po prostu przełożyć, również możemy to zastosować w kontekście na przykład naszych właśnie sklepów, stron internetowych, kiedy my już z perspektywy graficznej przygotowaliśmy i chcemy sprawdzić, czy oby na pewno to zostanie tak zrozumiałe, jak my sobie zaplanowaliśmy. Oczywiście myśląc w ogóle o mierzeniu efektywności, to absolutnie nie powinniśmy zapominać o tym, co już mamy. Czyli całym dobrodziejstwie danych, które posiadamy, chociażby z wynikających z wiadomości, które otrzymujemy od naszych odbiorców, czy to będzie przez Messengera, czy to będzie przez tak zwane live czaty, czyli czaty zainstalowane na naszej stronie www, czy to będzie w mailach, w prywatnych wiadomościach, to ważnym elementem jest, żeby faktycznie też ktoś to czytał, bo być może tam pojawia się informacja, ja znowu na naszej stronie nie mogę znaleźć informacji o roamingu, no gdzie ona jest. Więc to już nam tutaj sugeruje, że jeżeli te informacje też się powtarzają przez cały czas, to być może warto jest gdzieś tą zakładkę wyciągnąć albo powiedzieć, w jaki sposób można znaleźć, bo to też nam pokazuje, że pojawiają się pewne bariery. I to jest rzecz, którą tak naprawdę nie musimy specjalnie pozyskiwać, tylko ona też do nas przychodzi. Zwłaszcza, że pamiętajmy o tym, że ludzie najczęściej dzielą się swoimi opiniami przy okazji skrajnych emocji, w momencie, kiedy chcemy trochę ponarzekać. Albo chcemy też coś pochwalić. Oczywiście częściej jest wykorzystywane to narzekanie i też możemy wykorzystać to na swój plus, żeby przeanalizować i móc bardziej dopasowywać nasze działania. Narzędziem, które u nas w socjomanii jest absolutnie w podstawowej części wykorzystywanej, jest narzędzie do social listeningu, inaczej zwany social monitoring, czyli analiza wzmianek w internecie. Czyli analiza wszystkich wypowiedzi, które się pojawiły, które możemy analizować ze względu chociażby na marki, czyli co pisaliśmy, co nawet nie my, tylko użytkownicy pisali na temat danej marki, ale również o danych produktach, o kategoriach. Możemy dowiedzieć się wtedy, gdzie, w jakich kanałach dokładnie pojawiają się te wypowiedzi, czego dotyczą, co jest poruszane, jakie też bolączki, ponieważ te informacje dla nas będą stanowiły bardzo duży potencjał komunikacyjny, czyli wykorzystanie tego, że jeżeli jest potrzeba w danym temacie, to my ją też możemy w łatwiejszy sposób zaspokoić, odpowiedzieć na nią, dostarczyć tych informacji. No, tutaj akurat też jest bardzo ważne, żeby równocześnie myśleć o trendach czy
mikrotrendach, czy po prostu takich elementach związanych nawet z modą, która się pojawia, aby też jak najbardziej efektywnie wykorzystywać. Akurat tutaj widzicie, to są same screeny z narzędzia Senti One. Drugim narzędziem jest też Brand 24, więc jak najbardziej ja osobiście zachęcam do korzystania, dlatego że to naprawdę nie wymaga dużych też umiejętności, a pozwala nam sprawdzić z jednej strony w ogóle też jako efektywność działań, bo możemy też sprawdzić, czy jeżeli robiliśmy jakąś kampanię, czy podejmowaliśmy działania, to ile wzmianek na temat tej kampanii w ogóle pojawiło się w internecie. Więc chociażby nie musimy tego zlecać na zewnątrz do przebadania, monitoringu, do właśnie do zmonitorowania internetu, tylko możemy to zrobić samodzielnie. I to, z czym ja, do czego ja Was będę zachęcać przede wszystkim, to jest to, że nie patrzmy też ślepo na liczby, ponieważ liczby nie powiedzą nam wszystkiego, pokażą nam pewne tendencje, bądź też pozwolą nam pewne elementy chociażby podsumować, ale pamiętajmy o tym, że za liczbami stoją ludzie. To się nie wyklikuje samo, chyba że tam robot też chodzi, jeżeli go nie zablokowaliśmy. Natomiast za liczbami kryją się ludzie i bardzo ważnym elementem jest, żeby dociekać, zastanawiać się, dlaczego ten człowiek coś zrobił. Jeżeli dla nas to ma też znaczenie, a powinno mieć znaczenie, ponieważ tak naprawdę to do nich kierujemy naszą komunikację, to oni mają swoje potrzeby, oni są w konkretnych miejscach, mają motywację, podejmują decyzje, więc dlatego takie skupienie bardziej na człowieku, aniżeli na samych liczbach. I oczywiście nie ma jednego rozwiązania, ponieważ to by było zbyt proste, dlatego że wszystko zależy od celu, który sobie postawimy. Jeżeli mamy konkretny cel związany z liczbą przejść na naszą stronę, z kampanii, którą zrobiliśmy, no to dobrze, tutaj nam pomogą liczby, ale z drugiej strony, dlaczego chcemy, żeby ten człowiek przeszedł, co on ma tam zrobić, czego on ma się dowiedzieć. Więc tutaj z kolei, jeżeli chcemy sprawdzić, czy on się tego dowiedział, co my sobie zamierzyliśmy, że się dowie, to już nie jesteśmy w stanie zrobić za pomocą liczb, dlatego wtedy powinniśmy zastanowić, w jaki sposób możemy do tego dojść. I krótka ściąga, zastanawiając się w ogóle od czego zacząć, tak myśląc ilościowo, to w pierwszej kolejności ja zachęcam Was do tego, żeby zastanowić się, czego nie wiemy, a czego chcielibyśmy się dowiedzieć. Po prostu usiąść nawet z kartką papieru czy z notatnikiem, bardziej w formie komputerowej. Następnie wypisać pytania, które się pojawiają w Waszej głowie, na które chcielibyście znaleźć odpowiedź. Potem trochę zastanowić się, czy oby na wszystkie pytania potrzebujemy znać odpowiedź. Dlaczego? Dlatego, że konstruując wszelkiego rodzaju ankiety, pytania, też pamiętajmy o tym, że po drugiej stronie jest człowiek, żeby po prostu go nie zabić tym kwestionariuszem, że nagle musi wypełnić 100 pytań. To jest jedna rzecz, a druga, nie zawsze wszystko nam będzie potrzebne. Pytajmy o to, co nam jest naprawdę potrzebne, dlatego, że potem nawet jeżeli zrobimy badanie, a wrócimy do niego za rok, za półtorej roku, to ono może nie mieć dla nas żadnej wartości, więc to też jest bardzo ważne. Jeżeli już będziecie mieli przemyślane, czego nie wiecie, a co chcielibyście dowiedzieć oraz na jakie pytania poszukujecie odpowiedzi, już najważniejsze, to możecie się zgłosić do nas i my Wam pomożemy w dalszej ścieżce, albo możecie samodzielnie poszukać metod, narzędzi, sposobów, żeby faktycznie to odnaleźć, bo można przekładać klasyczne metody wykorzystywane w badaniach, które są spotykane na co dzień, do internetu albo z wykorzystaniem tak naprawdę internetu, po to, żeby szukać odpowiedzi dlaczego, po co, ale w jakim celu. Ja Wam bardzo dziękuję. Jeżeli są pytania, to chętnie odpowiem, ale zostaję na pewno do końca, więc w kuluarach możemy też kontynuować temat.